Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Jeżeli jego pierwszy wyraz wynosi minus 125, a iloraz tego ciągu wynosi minus 1 piąta. Wykorzystamy wzór na n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli mamy Sn to jest a1 razy 1 minus q do potęgi n tej przez 1 minus q, gdzie oczywiście a1 to jest pierwszy wyraz, a q to jest iloraz tego ciągu. Mamy policzyć S6, czyli pod n wstawiamy 6. Czyli mamy a1 razy 1 minus q do potęgi szóstej przez 1 minus q. Teraz możemy podstawić nasze dane, czyli pod a1 wstawiamy minus 125, a pod q wstawiamy minus 1 piąta. Czyli dostaniemy S6 to będzie minus 125 razy 1 minus minus 1 piąta do potęgi szóstej. A w mianowniku mamy 1 minus minus 1 piąta. Czyli dostaniemy S6 to jest minus 125. W liczniku pamiętamy kolejności działań. Najpierw jest potęgowanie, potem będzie odejmowanie. Czyli mamy 1 minus, minus do potęgi parzystej znika. Teraz 1 do potęgi szóstej to jest 1, a 5 do potęgi szóstej to jest 15625. W mianowniku mamy 1, minus razy minus daje plus, 1 piąta. Czyli S6 to jest minus 125 razy. W liczniku mamy odejmowanie. Możemy jedynkę zapisać jako 15625 w mianowniku. Odjąć 1, 15625. Natomiast w mianowniku mamy 1,1 piąta, czyli zapiszmy już to jako 6 piątych. Czyli S6. Zamiast dzielić pomnożymy przez odwrotność, czyli mamy minus 125 razy 5 szóstych. Natomiast tu w liczniku po odjęciu mamy 15624. 15625. Pomnóżmy 125 razy 5. To będzie minus 625 przez 6. I ten drugi ułamek na razie może jeszcze przepiszmy. Teraz możemy skracać. Obie te liczby są podzielne przez 625, czyli tu dostaniemy 1, tu dostaniemy 25. Natomiast tu obie liczby są podzielne przez 6, czyli tu dostaniemy 1, a tutaj dostaniemy 2604. Czyli S6 wynosi, w liczniku mamy 2604, a w mianowniku zostaje nam 25. Możemy jeszcze licznik podzielić przez mianownik i dostaniemy liczbę 104 i 16 setnych.